Cześć, witajcie. Na samym wstępie to, o czym będę teraz mówił na tym materiale, proszę, proszę odbierać jako opinię, bo, bo tym to właśnie jest. Jest to moja tylko i wyłącznie moja opinia na ten temat, który widzicie w tytule temat, do którego nie da się w ostatnim czasie uciec mimo tego, że na przykład tak jak w moim przypadku nie posiadam telewizora, nie oglądam w ogóle telewizji, to jednak jestem skazany na na to, żeby się codziennie po kilka razy dziennie wręcz mierzyć z tematem koronawirusa. Niestety, no i z tym całym zamieszaniem, które jest związane z tą nie oszukujmy się, Propagandą, medialnym nakręcaniem strachu. No i co według mnie, według oczywiście, jeszcze raz podkreślam, mojej opinii się za tym kryje. Ja to widzę w ten sposób, ponieważ obserwując to właśnie tak na chłodno, bez, bez wpadania w tą zbędną panikę, po pierwsze to widzę to tak, gdybyście moi drodzy, wyłączyli telewizor, to to na pewno pomoglibyście bardziej niż kupując w hurtowych ilościach papier toaletowy, mydło, żel przeciwbakteryjny, chodząc w maskach, siedząc w domu i na lewo i prawo rozgłaszając jakieś rzeczy, o których w ogóle nie macie pojęcia, nie? Więc przede wszystkim wyłączcie telewizor na pewno nie będziecie czuli tego narzuconego wam, zasianego w waszych głowach strachu. To tak po pierwsze. To taka oczywiście moja rada, i po raz kolejny podkreślę opinia. Ja nie jestem żadnym zwierzchnikiem państwowym, który Wam teraz będzie mówił, jak macie żyć. No i właśnie teraz przejdźmy do tego. Jeżeli dla kogoś to nie jest jeszcze na tym etapie oczywiste, co się tutaj dzieje, no to pozwólcie, że postaram się to troszeczkę przybliżyć żeby można było to zrozumieć, tak? Teraz tak, co się nagle dzieje w naszym tutaj społeczeństwie, w, naszym, w naszej iluzji, tak, w naszym koncepcie na życie, tak, czyli życie w społeczeństwie. Społeczeństwo teraz weszło w takie stadium łączenia się oczywiście w strachu, łączenia się w strachu, no i walki ze wspólnym wrogiem, tak? Wspólnym wrogiem, czyli tym niewidzialnym wirusem, który, który nam zagraża, zagraża ludzkości. No i mamy teraz doskonałą sytuację, w której właśnie widać ten, ten plan, który jest wcielany w życie, wdrożany, wdrażany przez, przez rządy, przez, przez kogokolwiek, kto za tym stoi, nie wiem dokładnie kto. Nie ja będę tutaj rzucał haseł jakiś. Nazw jakiejś organizacji, jakichś struktur, ugrupowań. Bo nie wiem, kto, na tym tak naprawdę, kto za tym tak naprawdę stoi, no, ale widzę wystarczająco dużo, że, że to jest akcja zorganizowana, akcja, która ma zniewolić ludzi jeszcze bardziej, prawda? Ponieważ, no, umówmy się, w tej chwili mamy taką sytuację, kiedy rządy mówią, przekonują ludzi, że, że istnieje jakiś Wróg, taki wspólny wróg dla wszystkich, niezależnie od, od y, poglądów, od y, rasy, od y, wszystkiego innego. Wróg jest jeden, jest nim wirus na dzień dzisiejszy, z nim trzeba walczyć. No i teraz y, my, ludzie, społeczność, jesteśmy ofiarami, a nasz rządy, nasz y, rządy państw, w których mieszkamy, są wybawcami tam tak? Oni chcą dla nas dobrze, oni zrobią wszystko w trosce o bezpieczeństwo, żebyśmy byli bezpieczni, tak? Tylko teraz, moi drodzy, pytanie, jakie należy sobie postawić na samym początku, to jest, kto wprowadził tą obawę przed czymś? Kto nas poinformował o tym, że coś nam zagraża, nie? No właśnie, te same rządy, które teraz nas, nas mówią, że nas uratują przed tym zagrożeniem, nie? Pomyślcie sobie o takim czymś, jeżeli byście nie mieli telewizora, dostępu do, do do tej medialnej propagandy, to, to byście się niczego nie bali, prawda? Ludzie, umówmy się, ten wirus jest jednym, jednym z wielu chorób, która przebiega podobnie do grypy, tak? Oczywiście ja nie neguję, że nie ma, nie ma żadnego zagrożenia, ja tego nie neguję, ponieważ każda choroba, nawet zwykła grypa sezonowa, niesie za sobą pewne bez, niebezpieczeństwo. Powikłań pochorobowych, które mogą się skończyć w niektórych przypadkach tragicznie, tak? no nie oszukujmy się, ale tak jest, tak? Więc, więc każda choroba jest potencjalnie zagrożeniem. No ale w tym momencie mamy sytuację, kiedy kolejna, kolejny wirus się pojawia, a przypominam, że było tego w przeszłości o wiele więcej. tak? Był strach związany ze świńską grypą, z chorobą wściekłych krów, z ebolą sars no i wieloma innymi chorobami, które cyklicznie nawiedzają ludzkość, no i jakoś po prostu ta ludzkość dalej jest w stanie przetrwać i, i w ogóle tak. Więc teraz jest to, jest to kolejna rzecz, która się pojawia. No i zostaje to wyciągnięte z jakichś przyczyn do, do takiego poziomu, że należy się tego bać. Należy się tego bać. Należy teraz y, zrobić wszystko, żeby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się tego wirusa, nie? Y, no i tak, przekonano ludzi do tego, że bać się należy, wprowadzono strach, no i teraz czekamy na, na co? No, czekamy właśnie, aż dobry wujek zaopiekuje się tymi, którzy są. W zagrożeniu tym strachem, tak? którzy pozostają w tym strachu, którzy, którzy są potencjalnymi ofiarami tego zagrożenia, które może ich spotkać, więc teraz ci sami, którzy to wpędzili ludzi w ten róg tego strachu, tak? czyli ofiara została zagoniona do, do, takiej, do takiej zagrody, z której nie może wyjść, no i w tej zagrodzie stoi, no i co, będziesz ją gryźć? Będziesz, będziesz Będziesz stosować przemoc? Nie, 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 nie. Bo to w końcu stosując przemoc, to możesz zostać ugryziony, na przykład nie, przez tą ofiarę, albo możesz, możesz tak samo e, możesz tak samo. dostać w zamian, tą przemoc, tak no bo w pewnym momencie ktoś może, ktoś może odwrócić to. Więc co się dzieje? Więc teraz postawiono społeczeństwo w, takim, w takiej sytuacji, w której oni sami będą swojego oprawcę prosili o uratowanie, o, o tak? Prosili o pomoc, o ratunek. Więc teraz jest to typowy, typowy książkowy syndrom sztokholmski, kiedy ofiara jest uzależniona od swojego oprawcy, tak? Bo teraz cały czas należy pamiętać o tym, kto. Kto wymyślił tą całą y, propagandę? Skąd się dowiedzieliście o tym, że istnieje coś takiego jak taki wirus? I tak naprawdę skala tego i y, wszystko z tym związane pochodzi z tego samego źródła, tak? Media? A media, wiadomo, y, realizują zalecenia y, organizacji rządowych, tak? Media są. Y, media będą podawać takie informacje, które są z góry na nich no nie powiem wymuszone, ale gdzieś tam, gdzieś tam mają z góry powiedziane, o czym mają mówić. Tak? No, chyba, że ktoś dalej żyje w iluzji, w wyobrażeniu, że istnieją wolne media, które są niezależne od niczego. No to chyba, chyba żyjemy w innych rzeczywistościach. Nie? No i teraz mamy tą sytuację, kiedy ofiara Czyli społeczeństwo czuje się częścią, czuje się częścią, tak jakby tego całego systemu zbawiennego, tak? Czyli generalnie wszystkie decyzje, które są podejmowane, są akceptowane przez społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo myśli, że to jest dla nich dobre i oni będą uzdrowieni. Oni będą wybawieni i wszystko będzie dobrze, będą mogli sobie dalej żyć spokojnie. Więc, każda decyzja o na przykład zamykaniu placówek oświatowych, o zamykaniu dosłownie wszystkiego, yy, transportu i czego tam jeszcze, tak? Handlu, yy, wielu, wielu rzeczy, jest dobra. Do tego stopnia społeczeństwo to w to uwierzyło i to zaakceptowało, że nawet między sobą teraz. Dla tych, którzy nie do końca się z tym zgadzają, między sobą prowadzą jakieś takie dziwne próby przekonywania, że to jest dobre, nie? Na pewno wasi znajomi. Na przykład, mówię, zakładam, że ci, którzy nie dają się nabrać na tą medialną propagandę i na to nadmuchanie wirusa, który ja nie mówię, nie, nie mówię że, jest że nie jest faktem, dla wirusa, który tak naprawdę prawdopodobnie nie byłby niczym wielkim. W sensie, w skali populacji, oczywiście. Pamiętajmy też, że nie każdy umiera, kto zachoruje na to, tak? To nie jest tak, że wszyscy umierają, kogo to dotknie, można się z tego też wyleczyć, ale już grupa ryzyka, też osoby po, po starsze, to też jest, o tym się też rzadko mówi, kto jest tak naprawdę narażony. No, ale już pomijając to, to społeczeństwo teraz między sobą zaczyna, zaczyna szeryfować, tak? Czyli, czyli stwarzamy. Stwarza takie wrażenie, y, ludzie po prostu między sobą zaczynają sprawiać wrażenie troskliwych wobec innych, i, no i się pojawia argumentacja, że no, musimy y, robić to, co nam każą, to jest dla nas dobre, ponieważ oni mówią, że jest to dla nas dobre, oni nas do tego przekonali. Czyli y, zapominając kompletnie o tym, kto, całą, y, kto to wszystko rozpędził, kto zaczął tą całą akcję, Dlaczego w ogóle do takich rozmiarów to wszystko doszło, że, że zostało pozamykane wszystko? Uderzenie w gospodarkę to już chyba nie muszę tłumaczyć, chociaż mam wrażenie, że nie każdy rozumie, że na przykład w tym systemie śmiesznym takie zatrzymanie gospodarki, czyli prawda, no jeżeli pozamykasz, to, co napędza gospodarkę, czyli te trybiki wszystkie przestaną działać, to cały mechanizm będzie nie będzie mógł działać. Ktoś za to zawsze będzie mógł oddać. Ktoś za to zawsze, przepraszam, będzie musiał oddać. Bo to nie ma tak, że coś zginie bezpowrotnie. Wszyscy zruszą z ra ramionami. Nie, nie, nie. No więc nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że zamykanie wszystkiego w tym systemie, który jest niestety uzależniony. Od konsumpcjonizmu nie można sobie tak bezkarnie zamykać wszystkiego, ucinać jakiś biznesów, prawda, bo, bo to nie będzie działało. No. Ja, mimo że nie jestem zwolennikiem tego systemu, jestem przeciwnikiem, jestem antysystemowy na swój sposób, oczywiście, to rozumiem doskonale, że ten system nie będzie działał właściwie, jeżeli zostanie potraktowany przez takie. Akcje jak na przykład spowolnienie gospodarcze, wywołane zatrzymaniem produkcji, usług i tak dalej. Nie, no nie da rady, to, to, to tak nie działa. To, to nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby powiedzieć. To, to jest proste. Nie ma podaży, nie ma popytu, nie ma produkcji, nie ma konsumpcji i tak dalej. Nie ma konsumpcji, to nie ma produkcji, nie ma zapotrzebowania. Na coś, to, to nie ma obrotu. Nie ma obrotu, to, to są mechanizmy, które niestety się same napędzają, to takie nie, takie trochę jakby perpetuum mobile, tak, taki mechanizm, który się sam napędza. Nie? No ale on potrzebuje paliwa, potrzebuje środków, potrzebuje siły roboczej, która, którą są ludzie, a ludzie ludziom powiedziano, że najważniejsze jest ich zdrowie, mimo że skala choroby nie jest tak poważna. Na co dowodem są inne kraje, które postanowiły jednak nie panikować i dalej działają. Oczywiście jest tam jakiś odsetek, to jest dosłownie kwestia, kwestia nie wiem, w statystyce to jest kwestia promi, promila dosłownie, który jest dotknięty jakimś zagrożeniem takim, takim bezpośrednim tym wirusem. A reszta jest dotknięta, reszta populacji jest dotknięta po prostu paniką. Zasianą przez, przez media, głównie no, na, na polecenie, prawdopodobnie rządu, który teraz wdraża to, co powiedziałem wcześniej: program My Cię przestraszymy, a potem wyciągniemy do Ciebie rękę i będziemy udawali, że my Cię wyciągniemy z tego strachu, który de facto sami na Ciebie nałożyliśmy. Nie? No i to jest przykre, no, ale niestety prawdziwe. Więc teraz mamy sytuację, kiedy kiedy ludzie zostali przekonani, że potrzebują pomocy rządu, że to, co rząd dla nich robi, jest dobre. A najgorsze jest to, że ci biedni ludzie przekonują innych do tego, że też powinni brać w tym udział. Ja się też z tym spotykam, ponieważ ja, 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 ja nie panikuję, ja po prostu patrzę na to, mam swoje zdanie, które teraz między innymi którym teraz między innymi z wami się dzielę, patrzę na to, no i jestem szczerze załamany, załamany stanem intelektualnym społeczeństwa. A z drugiej strony mnie to nie dziwi, bo, bo jakoś, jakoś mnie to nie dziwi, że ludzi się daje tak łatwo zastraszyć przede wszystkim, bo to jest porno strachu, jest to wszystko owiane takim właśnie taką szatą strachu, paniki. Konsternacji, dezorientacji. Ludzie zrobią to co, im, to, co im powie pan w garniturze, w telewizji, pan premier, pan minister. No, bo po prostu uważają, że to jest słuszne. Mają dobrego tatę, tatusia, który, który się nimi zaopiekuje. Tylko, tylko ci ludzie zapomnieli, że to ten tatuś najpierw przyszedł w cudzysłowie pijany do domu, narozrabiał, zrobił awanturę, a potem tatuś na drugi dzień. Przychodzi, mówi, że on to posprząta, on ich przytuli, bo on jest dobrym tatą i żeby oni zobaczyli, jaka ta jego dobroć, dobroć jest wielka. Jest jeszcze taka jedna, jedna sprawa, o której rzadko kto mówi, oczywiście. No, no bo jak wiecie, to, to nie jest tak, że wiecie, że to jest tylko dla samej, dla samego. Hmm, Akcja dla samej akcji, tak, żeby, żeby coś takiego było, bo ktoś będzie z tego korzystał. Musicie też dawać sobie sprawę, że na przykład, jeżeli już tą gospodarkę troszeczkę zatrzymamy, to przedsiębiorcy, e, szczególnie ci mniejsi, będą w tak zwanej przysłowiowej czarnej dupie. Będą w tej czarnej dupie, ponieważ no, jak zdajecie sobie sprawę, jak, jak macie jakiś biznes i, i niestety musicie zaprzestać świadczenia swoich usług, czy tam. Sprzedaży, handlu, zależy w jakiej branży działacie, no to wasze obroty spadną do zera, bądź tak się bądź obniżą się do granicy rentowności danego przedsiębiorstwa. No więc pojawiają się oczywiście, nie wiem czy w tym amoku, w, tej, w tym strachu sobie zdajecie sprawę, że po, pojawia się już, pojawiają się już projekty pomocy przy wsparciu rządu dla takich przedsiębiorstw. Oczywiście ta pomoc będzie się charakteryzowała tą właśnie serdecznością i tą wielkodusznością organizacji rządowych z malutkim takim, takim malutkim, prawie niezauważalnym, e, że tak powiem, haczykiem, nie haczykiem właściwie, bo, to, bo to, to jest nieznaczące, taka pomoc rządowa na bardzo, bardzo dobrych warunkach. Czyli jednak są jakieś warunki. No warunki są, ponieważ każdy chce skorzystać nawet na, na takiej tragedii, jak, jak potencjalne zagrożenie wirusem, czyli tym niewidzialnym wrogiem, którego najpierw stworzono, a potem straszono nim ludzi, żeby później uratować ich od tego zagrożenia, prawda? Haczyk jest taki, że rząd pomoże, ale tam jest taki mały odsetek, na przykład, czyli ta pomoc prawdopodobnie finansowa. No jak to każda pomoc finansowa, czyli takie kredyty, pożyczki, no muszą być spłacone z odsetkami, czyli musisz oddać więcej troszeczkę niż pożyczyłeś. Za to, że pożyczyłeś, to, to się nam odwdzięczysz w postaci odsetek właśnie. Nie? Więc to też jest taka ciekawa, ciekawy aspekt, o którym prawdopodobnie w mediach głównego nurtu nie usłyszycie. Jakoś mnie to nie dziwi. No ale jest to sytuacja, w której właśnie rząd też oferuje swoją pomoc, czyli jaki ten rząd jest dobry nie dla wszystkich przy czym należy pamiętać, że to od nich wszystko wyszło. To jest cała procedura wprowadzenia informacji, rozpowszechnienia informacji, tempo, w, jaki, w jakim ta informacja się y, y, przemieszcza, rozpowszechnia. To wszystko jest y, tylko po to, oczywiście, moim zdaniem żeby ludzi jeszcze bardziej uzależnić od tej struktury, w której tkwią po uszy, niestety tego nie widzą, od, od struktury rządowej. Tak? Czyli to generalnie, jeżeli ktoś tego nie widzi, no to proszę przetrzeć oczy, otworzyć troszeczkę umysł na to bardziej. Przede wszystkim wyłączyć telewizor, myśleć, samodzielnie myśleć, myśleć po prostu tak naprawdę co się dzieje, rozglądać się dookoła. No i nie wpaść w panikę, nie, nie wpaść w strach, bo, bo podkreślam, że w strachu wszystko zawsze jest załatwiane w strachu. Nie? Jeżeli człowieka uda się wpędzić w strach, człowiek w strachu zrobi wszystko, zaakceptuje wszystkie ustawy, które mogą być na przykład przepychane w tym momencie tego Kryzysu związanego z wirusem, więc strachu, w panice, ludzie nie myślą racjonalnie, niestety. No, ja jestem szczerze zmęczony już tym. Mam nadzieję, że, że na tym kanale już nie pojawi się więcej ten temat, ale z drugiej strony widzę, widzę, właśnie to jest. Robi się to dla mnie wszystko bardziej czytelne, dlatego też postanowiłem nagrać ten materiał, żeby może. Komuś też dać takiej, nie wiem, dać taką iskrę, która może wywołać jakiś tam proces zastanawiania się nad tym, nad, tym całą, nad tą całą sytuacją, ponieważ no z tego co obserwuję, to ludzie, ludzie akceptują to bez, bezwiednie, bezmyślnie i co najgorsza twierdzą, że to tak ma być, ponieważ rząd chce na, dla nas dobrze. Nie, zadawa, nie zadając sobie tego pytania na samym początku, kto to wprowadził, kto nas o tym poinformował, kto chce dla nas dobrze, więc, więc nie widząc tego, że w taki sposób się zniewala ludzi, którzy na przykład w tym momencie też przestają się interesować czymś innym, cała uwaga jest skupiona na tym niewidzialnym wrogu i na tym, jak z nim walczyć. Nie? Ludzie Wycierają klamki po 10 razy dziennie, siedzą w domach, boją się ogólnie, czują się częścią tego wszystkiego. Wszyscy nagle wszyscy nagle mamy wspólnego wroga. Wojny poszły na, na drugi plan. Głód na przykład w Afryce poszedł na drugi plan. W przypadku Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej Brexit już o tym rzadko kto teraz wspomina Brexit nie jest tak ważny, ponieważ Najważniejsze jest walka z niewidzialnym wrogiem, którego de facto taki szary człowiek, który jest tylko skazany na telewizor, nie jest nawet w stanie oszacować, jak wielki jest problem tego wirusa. Problem jest tak wielki, na jaki sobie pozwolisz, żeby był. Jak bardzo to zaakceptujesz, jak bardzo się tego wystraszysz, takie to będzie dla Ciebie duże. Nie? Być może szczepionki, o których się mówi, że, że, że może powstaną. Bardzo w jakimś takim bardzo szybkim tempie, ponieważ, ponieważ naukowcy robią wszystko, żeby jak najszybciej, jak najszybciej coś wymyślić na ten, na ten wirus. Więc być może to, co jest zazwyczaj według, według oficjalnych informacji, taka szczepionka na jakąś tam chorobę powstaje, powstaje długo. Być może w tym przypadku stanie się to szybciej, no bo, no bo przecież sprawa jest bardzo poważna. Nie wiem ile w tym prawdy. Gdzieś tam czytałem ostatnio, ale to mówię, polegać na tych informacjach nie można raczej, nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje i kto jest odpowiedzialny za te informacje, no to prawdopodobnie w Chinach ten szczyt, czyli w Chinach, w których rzekomo było, Chiny są źródłem tego, tego wirusa, tam prawdopodobnie już ten szczyt minął, już nie wzrasta liczba e, chorych. Przypominam też, że nie, każdy, nie każde zachorowanie wiąże się z, z utratą życia, czyli z tego też da się wyleczyć. No i też przypominam cały czas, żeby mieć to na uwadze: w skali populacji jest to, jest to dosłownie mniej niż promil, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. Nie? Trzecia rzecz to grupa ryzyka. To nie jest tak, że wszyscy są narażeni, bo. Generalnie chodzi o niską odporność. Jeżeli układ immunologiczny jest po prostu w niezbyt dobrym, dobrej kondycji, no to tak jak z, z każdą inną chorobą, nawet ze zwykłym przeziębieniem, możemy na, być bardziej narażeni na taką chorobę. Prawda? To jest chyba jasne. Więc, więc tak podsumowując to e, bać się jedynie możemy drugiego człowieka, który na nas tak naprawdę te wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa e, no straszy nas tym, nie? Straszy nas tym. I, i taki człowiek na nas, na nas najwięcej tego strachu, tej paniki nasyła. E, więc tak to wygląda. No a tutaj na pewno jakiś plan jest realizowany. Jest to świetny, świetny e, sposób zniewolenia ludzi, czyli przekonać ich, że. Mają wroga, działać szybko, działać radykalnie, czyli na przykład zamykać, punktować gospodarkę, która na przykład w Polsce jest i tak już w takim stanie, że w Polsce oczywiście, w Polsce tyle co tam jest tej, tej gospodarki polskiej, tego kapitału polskiego, to, to, to prawdopodobnie nie wiem, czy, czy to jeszcze by, by było słuszne nazywać polskim kapitałem, no ale pomijając już to, to, to właśnie no w doskonały sposób przekonano człowieka, że, że ma wroga, że istnieje wróg, z którym trzeba walczyć poprzez właśnie radykalne pokazywanie tego, że rząd robi, robi wszystko, żeby zapobiec, żeby chronić obywateli. Obywatele w to wierzą. Z drugiej strony nie wiedząc, nie wiedząc gdzie są, nie kwestionując swojego, swojej egzystencji na tym świecie, no to Wielu ludzi uważa, że tak ma być, że tak ma wyglądać życie, że ten koncept, to ta cała struktura społeczna, to jest to, jest to, to tak to jest ich właściwe życie, więc oni tego nie kwestionują, więc e, zrobią wszystko, co pan każe, ponieważ, e, ponieważ tak, tak już jest człowiek uwarunkowany przez ten system, żeby był jego narzędziem, tak ofiarą, no i teraz ludzie mają tą w sobie szczepione. To, to poczucie bycia ofiarą, i, i zaakceptują dosłownie wszystko, więc obywatel akceptuje, że jest wróg, wspólny wróg, wszyscy się łączymy, wszyscy jesteśmy braćmi, tak, i walczymy z naszym wspólnym wrogiem, a rząd nam w tym pomoże, ponieważ rząd jest y, zawsze za obywatelem, prawda? I czujemy się wtedy bezpiecznie. No a prawda jest taka, że Jesteśmy jeszcze bardziej przez ten rząd dymani z każdej strony. No, i niestety większość ludzi tego nie widzi, nie chce widzieć. Także taki mój komentarz do tej całej sytuacji. Jak dla mnie jest, to po prostu zorganizowana, zaplanowana akcja. Uzasadniłem to tym, co powiedziałem przed chwilą. Zostało to w taki sposób wprowadzone, przedstawione, że już teraz ludzie robią resztę roboty, przekazując sobie te informacje, troszcząc się nawzajem o samych siebie, pod pretekstem tego, że czeka na nas jakiś czyha, na nas jakiś wróg, jakieś zagrożenie. Musimy teraz podporządkować się temu, co nasi liderzy, nasi zwierzchnicy nakazują, ponieważ oni wiedzą. No, jak mają nie wiedzieć, skoro sami nas najpierw to wpędzili w ten róg, w którym teraz bezwarunkowo poddajemy się ich woli. Zastanówcie się nad tym, no ale myślę, że nie, nie, nie trzeba być tutaj chyba jakimś omnibusem, żeby domyślić się, co się tak naprawdę dzieje z tą całą, z tym całym zamieszaniem, nie? Dobra, to tyle w tym temacie. Dziękuję za uwagę i. Wszystkiego dobrego. Nie dajcie się zwariować, nie dajcie się wpędzić w strach, nie panikujcie, a przede wszystkim wyłączcie telewizor. Na razie, cześć.